Witam Was bardzo serdecznie. Dziś jestem w sklepie MediaMarkt i chciałabym Wam powiedzieć, na jakie parametry warto zwrócić uwagę, kupując oczyszczacz powietrza. Pierwszym istotnym parametrem to jest to, do jakiej powierzchni taki oczyszczacz jest dedykowany. Jeśli macie na przykład duże mieszkanie albo salon i chcielibyście tam ustawić oczyszczacz, to może lepiej jest ustawić dwa urządzenia, które są dedykowane do mniejszych powierzchni, po to, aby wieczorem przenieść je jeden do sypialni rodziców, a drugi do sypialni dzieci. Drugim istotnym parametrem jest koszt i częstotliwość wymiany filtra. W niektórych urządzeniach trzeba to robić co pół roku albo co 5, co 10 lat. Wszystko zależy od tego, jakiej jakości jest filtr i w jakim otoczeniu mieszkamy, czyli jak bardzo zanieczyszczone jest środowisko. Ja zawsze polecam, żeby jednak przejść do sklepu i zobaczyć takie urządzenie na żywo. Zobaczyć, jakie ma filtry. Ponieważ może to być urządzenie z jednym filtrem, na przykład tylko filtrem HEPA, albo ze trójstopniową filtracją, tak jak w tym przypadku, czyli z filtrem zewnętrznym, z filtrem węglowym i z filtrem HEPA. Pamiętajcie również o tym, że ceny filtrów mogą się bardzo różnić. Niektóre kosztują 200 zł, a niektóre 700. Innymi ważnymi cechami oczyszczaczy jest ich głośność i zużycie energetyczne. Głośna praca oczyszczacza ustawionego w sypialni może nas mocno irytować podczas zasypiania. Zwróćcie uwagę również na wielkość i estetykę wykonania tego urządzenia, ponieważ oczyszczacz powietrza to nie jest urządzenie sezonowe, które po zakończonym sezonie grzewczym wyląduje gdzieś w Waszej piwnicy, tylko ono przez cały rok oczyszcza powietrze z kurzu, z roztoczy, z wirusów, bakterii, z dymu papierosowego i z wszelkich zapachów kuchennych. Poza tym, jeżeli zdecydujecie się na urządzenie wielofunkcyjne, to oczyszczacz będzie miał jeszcze funkcję nawilżacza lub jonizacji powietrza, a o tym już więcej przeczytacie na moim blogu paniagd.pl.